Kiedy przekracza się próg, tuż za nim czeka jakaś obietnica. Nie jest istotne, czy ma pokrycie. Nie o to przecież chodzi. Tak jest i tutaj, pomiędzy zlewniami dwóch obcych sobie rzek. Wszystko przepełnia tu blade światło, w jakiś sposób trzeźwiące. Młyn wodny otoczony jest aurą tajemniczości i magii. Pośród wielu ludowych opowiadań można znaleźć sporą liczbę tych, których sceną stało się właśnie to miejsce. Siła żywiołu, która wprawia w ruch młyńskie koło, dzięki której ziarno przeistacza się w mąkę, swego czasu musiała budzić obawę i wabić demony. Po dziś dzień młyn wodny pobudza wyobraźnię i stanowi nie lada atrakcję turystyczną. I nie tylko ze względu na związaną z nim mitologię, ale również walory przyrodnicze otaczającej go okolicy. Od ponad już 10 lat Białką Lelowską organizowane są spływy pontonowe. Z roku na rok ta atrakcja przyciąga coraz większą liczbę turystów, także z tak odległych i urokliwych miejsc jak lubelskie Roztocze. Płynęliśmy pierwszy raz, spływ jest przyjemny. W większości jest teren, spłynie się przez teren zalesiony, czy zacieniony właściwie, że słońce nie operuje za mocno. Miejscami z bardzo chłodnymi, miejsca jak klimatyzowane. Za bardzo uciążliwy nie jest. Jest kilka miejsc, gdzie trzeba się porządnie schylić. Jedno jest takie bardzo wyjątkowo trudne, że myśleliśmy, że nie damy rady, ale jakoś się udało. Tak jest. Poza tym jako do spływu wolę kajak zdecydowanie niż ponton, ale mimo wszystko na pontonie... Ale ja jestem zadowolona. Można spróbować. I polecamy wszystkim. Polecamy bardzo. Ta rzeka bardzo wieprz przypomina, tak samo jest czyściutka, ładnie meandruje, bardzo podobna w charakterystyce, też przez taki zacieniony teren przebiega. Podobało wam się? Tak. Tak? Wszyscy zadowoleni? Tak. I nogi strasznie ścierpły na tym pontonie. A ja mam niecałe nogę. No, na kajaku by mi było wygodniej, no ale cóż. Ale mogliśmy być tutaj razem. Tak, ale w czwórkę. To jest plus. Jest plus, że w czwórkę na pontonie całą rodziną można się zmieścić, a na kajaku tylko dwie osoby. Także pierwszy raz tak płynęliśmy. Thank you.
Wrak dawnego dworu tonie w zieloności po drugiej stronie rozlewiska. Wraz z młynem kiedyś wyznaczał główną oś, nurt i rytm codziennych spraw wioski. Jedna z najstarszych mieszkanek wsi wspomina. U góry we dworze był święty obraz. Wchodziło się po schodach do izby, w której panował półmrok. Cała wieś chodziła modlić się przed obrazem. Pani była bardzo dobra. Chodziło się tam po pomoc, po poradę i kiedy ktoś zachorował. Dwory przedwojennej Polski stanowiły centra myśli społecznej, politycznej. Nierzadko były też ośrodkiem kultu religijnego. W tym rejonie odnajduje się wiele doskonale zachowanych form dawnych zwyczajów. Budowle przypominające swoją konstrukcją obronne, osadnicze gospodarstwa, hutory, spotyka się nader często. Bale drewna zastąpiły dziś betonowe pustaki. Zamiast strzechy, dachy okrywa falista płyta eternitu. Wciąż zachowane żywe świadectwo pamięci zdumiewa siłą swojego przekazu. Dowodzi bardzo surowych warunków egzystencji. Gmina Lelów, kiedyś na prawach miejskich, wciąż pozostaje dużym ośrodkiem handlu i coraz śmielej zaczyna inwestować w turystykę. Odsłonięty teren żydowskiego cmentarza z grobem cadyka przyciąga turystów z całego świata. Jeszcze przed 10 laty w tym miejscu stał pawilon handlowy, na którego zapleczu pod podłogą podczas ekshumacji udało się odnaleźć prochy Dawida Bidermana, cadyka, świętego męża. W każdą rocznicę jego śmierci przybywają tu Hasydzi, wierząc, że wówczas otwierają się bramy nieba i ich modły mają prostą drogę do adresata. Dawid Biderman był orędownikiem dialogu międzywyznaniowego i pojednania. Czas II wojny światowej zniszczył relacje, jakie rządziły porządkiem tego świata. Rewolucja, jaka wówczas miała miejsce, dokonała się rękami okupantów. Lelowski Kirkut oraz ruiny pałacu to jedno z tych miejsc, gdzie odkrywa się świadectwo tamtych zdarzeń.